Opowiem Wam dzisiaj o kątach. Wiemy, że aby narysować kąt, dwie półproste muszą mieć punkt wspólny. Ten wspólny punkt nazywany jest wierzchołkiem kąta. Tutaj mamy wierzchołek kąta. Wierzchołek kąta. Łukiem zaznaczamy, o którym kącie mówimy. Wiemy również, że kąty mogą być różne. Mogą wyglądać na przykład tak. Zwróć uwagę, że ten kąt jest większy niż ten kąt. Jest bardziej otwarty. Widzisz? Ten kąt jest większy, a ten kąt jest mniejszy. Aby uniknąć mówienia o kątach w kategoriach większy, mniejszy, możemy dokładnie podać miarę tych kątów. Możemy zmierzyć. Najpopularniejsza jednostka do mierzenia kątów to stopnie. Piszę stopnie. Później dowiecie się, że są jeszcze radiany. To szczególnie przyda się w takim dziale, który nazywa się trygonometria. Stopnie mają pewien związek z okręgiem. Mówimy, że mamy 360 stopni w kole. Jeśli tutaj mamy środek i ramię, narysujmy ramię kąta, i to ramię obróci się dookoła, to zakreśli kąt 360 stopni. Ramię się obraca i zakreśla kąt równy 360 stopni. Ten znaczek to znak stopni. Możesz się zastanawiać, skąd bierze się akurat liczba 360 stopni. Tak naprawdę to nikt nie wie na pewno. Jest kilka pomysłów. Na przykład liczba dni w roku jest zbliżona do liczby 360 stopni. Starożytne kalendarze miały właśnie taką liczbę dni. Zatem według nich Słońce okrążało Słońce w 360 dni. Wróćmy jednak do mierzenia kątów. Wiemy, że ten kąt, zwany kątem pełnym, ma 360 stopni. Zapiszę tą nazwę, o której powiedziałam. Kąt pełny. Kąt pełny. A ile miałby stopni taki kąt, który właśnie zaraz narysuję? Narysuję ramię i chcę wiedzieć, ile stopni miałby ten kąt. Ten łuk to 1/6 całego okręgu. Zatem 1/6 z 360 stopni to będzie ile? 1/6 razy 360 stopni to 60 stopni. Zróbmy inny przykład. Wkleję jeszcze raz okrąg. Narysuję tym razem ramię pionowo do góry. Zaznaczę ten kąt. Ten łuk to 1/4 całego okręgu. 1/4 okręgu. A 1/4 okręgu to jest 1/4 razy 360 stopni. A co się równa? 90 stopni. Ten kąt nazywamy kątem prostym. Zwyczajowo oznaczamy kropeczką. Zapiszę, to jest kąt prosty. Kąt prosty. Te dwa ramiona są do siebie prostopadłe. Zrobimy jeszcze dwa przykłady. Co by się stało, gdybym narysowała tutaj drugie ramię, równolegle? Tutaj mam drugie ramię. Chcę wiedzieć, jaką miarę ma ten kąt. Zwróć uwagę, że to jest połowa tego łuku. 1/2 okręgu. To jest 1/2 okręgu. Taką drogę przebyło nasze ramię, kąt się otworzył. 1/2 okręgu to inaczej 1/2 razy 360 stopni, zapewne już wiesz, to jest 180 stopni. Czyli ten kąt jest równy 180 stopni. Nazywamy go półpełnym. To jest kąt półpełny. Ma to sens, bo to jest połowa kąta pełnego. Połowa pełnego, czyli kąt półpełny. I jeszcze jeden ciekawy przykład. Narysuję ramię pionowo w dół, ale to ramię przebyło taką długą drogę, czyli przebyło ten długi kawałek okręgu. Ten łuk to 3/4 okręgu. 3/4 okręgu.
to jest 3 czwarte razy 360 stopni, a to jest równe 270 stopni. Czyli ten kąt ma miarę 270 stopni.